Panie burmistrzu, podpisujemy. Tak jest. W środę 15 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej burmistrz Krzysztof Chudyk oraz prezes spółdzielni mieszkaniowej w Dzierżoniowie Daniel Kolinko podpisali umowę w sprawie budowy nowych budynków spółdzielczych na terenie gminy. Dla nas Piława Górna jest tak samo atrakcyjna jak Dzierżoniów. To historycznie jest drugie miasto, w którym spółdzielnia mieszkaniowa w Dzierżoniowie budowała budynki wielorodzinne. Przypomnę, że do tej pory mamy 11 budynków wielorodzinnych w Piławie Górnej. I nadszedł w końcu czas na to, żebyśmy również w Piławie Górnej wybudowali nowy budynek wielorodzinny. Tutaj nawet plan dotyczy większej ilości budynków niż jednego, bo mówimy o koncepcji trzech budynków mieszkaniowych, o łącznej liczbie mieszkań około 120, nawet 130. Jest to oczywiście plan rozpisany na długie lata, bo na warunki i rynek Piławy Górnej, niezbyt dużego miasteczka, no to takie nasycenie taką ilością mieszkań może potrwać nawet do 10 lat. Najbardziej nam zależy na tym, żeby w najbliższym roku czy dwóch powstał i został zasiedlony chociaż jeden nowy budynek budownictwa wielorodzinnego. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ w ciągu kilku dni do 50-mieszkaniowego budynku, który planujemy do wybudowania jako pierwszy, zgłosiło się już 25 osób zainteresowanych kupnem tego mieszkania. Myślę, że to bierze się przede wszystkim z tego, że udało nam się połączyć dwie najważniejsze rzeczy, czyli naprawdę bardzo, bardzo wysoką jakość nowo budowanego budynku, jeżeli chodzi o rozwiązania materiałowe, rozwiązania funkcjonalne, z możliwie jak najniższą ceną, bo to jest tylko 3900 brutto za metr kwadratowy. Cena dla innych inwestorów w naszym powiecie, jak i w województwie wałbrzyskim w tej chwili nieosiągalna. Cieszymy się bardzo, że udało nam się to wygenerować i stworzyć. To również dzięki podjętej wcześniej przez Radę Miejską Piławy Górnej na wniosek pana burmistrza uchwały o przekazanie spółdzielni mieszkaniowej w Dzierżoniowie blisko hektara gruntów w wieczyste użytkowanie, co również miało wpływ na to, że udało nam się wykreować tak optymalną cenę. Można powiedzieć, że zdobyliśmy się na gest w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej, ale tak ostatecznie jest to jakiś gest i wyjście naprzeciw zapotrzebowaniom mieszkańców. Mamy pewność, że Piława potrzebuje nowych mieszkań. Przecież są analizy i są doniesienia, które mówią, że ludzie z zagranicy zaczynają wracać. Są młode małżeństwa, są również osoby, które przepracowały, można powiedzieć, całe dziesięciolecia w Europie Zachodniej i potrzebują wrócić do własnego kraju. Zarobili trochę więcej pieniędzy i stać ich na kupno nowego mieszkania i takie mieszkania my w Piławie jesteśmy w stanie zaoferować. Tutaj właśnie Rada Miejska poszła w kierunku, wydawałoby się, troszeczkę mniej komercyjnym, bo przy pewnym teoretycznym uszczupleniu dochodów miasta zdecydowaliśmy się na oddanie działki pod budownictwo mieszkaniowe w użytkowanie wieczyste. I tutaj te dochody takie namacalne w krótkim okresie są rzeczywiście mniejsze, bo spółdzielnia mieszkaniowa będzie zobowiązana zapłacić tylko 15% wartości działki. I to jest właśnie argument, który każe przypuszczać, że cena jednego metra kwadratowego mieszkania będzie w znacznym stopniu niższa. Jeżeli chodzi o wykonawcę, mieliśmy rozstrzygnięty w ostatnim czasie przetarg. Czterech wykonawców pobrało specyfikacje. Została wybrana firma ze Świdnicy. To też nas cieszy, że to jest lokalny wykonawca, że również przy budowie tego budynku w Piławie Górnej będą zatrudniane osoby tutaj z naszych okolic. Jest to firma budowlana Jaskulscy. Myślę, że to, że już we wrześniu uda nam się rozpocząć budowę, może wcześniej, jest bardzo dobrą informacją. Również bardzo ważna dla mieszkańców jest informacja taka, że planowane zakończenie budowy tego budynku 50-mieszkaniowego jest w pierwszej połowie 2022 roku i w tym to czasie dajemy gwarancję, że ta cena zostanie utrzymana. I stąd też myślę, że przy tak atrakcyjnej cenie jest tak duże zainteresowanie. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej inwestycji uzyskają Państwo zarówno w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej w Dzierżoniowie, jak i w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej.